Borkołem. Gaming World League. Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed wami seria ETS 2, czyli Euro Truck Simulator 2. No i oczywiście jesteśmy tutaj w odcinku numer 7. Także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Facebooka, Twitcha, Instagrama i TikToka, a ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam was właśnie do udziału w odcinku 7. Tak jak widzicie, 36 tysięcy euro tutaj już na koncie, także naprawdę zarabiamy te nasze pieniążki. Odkryliśmy kolejne miasto, jeżeli chodzi tutaj o zachodnią część Europy. Oczywiście jesteśmy w Niemczech, słuchajcie, no i będziemy tutaj dzisiaj dalej próbowali, można powiedzieć, walczyć tutaj, żeby oczywiście jeszcze mocniej zyskiwać. Dobrze, najpierw zobaczymy sobie, oczywiście jesteśmy tutaj po dostarczeniu naszych produktów, naszej dostawy, no i oczywiście za chwileczkę zobaczymy, co tu mamy do dyspozycji, bo tak jak pamiętacie, interesuje nas tutaj przede wszystkim odkrywanie kolejnych miast. Zobaczmy, Lipsk, Berlin, Hanower, Hamburg. W Hamburgu na pewno jeszcze nie byliśmy i mamy tutaj możliwość udania się do Hamburga, jak również mamy też, no natomiast naprawdę jakaś strasznie duża ta przyczepa, natomiast mamy jeszcze opcję tutaj Bremy, zobaczmy w którym kierunku Brema jest tutaj. To ciekawe, że będziemy jakoś jechać bez tego, nie przez Hanower. No dobra, ale słuchajcie, no zbliżamy się do wybrzeża, także tutaj oczywiście no mamy później otwartą drogę. Zobaczmy, słuchajcie, mam nadzieję, że uda się gdzieś tutaj w tą stronę uderzyć. No słuchajcie, chyba wybierzemy tą droższą opcję. Jedź. Przyjmijmy bezpiecznie to zlecenie. Dobra, jeszcze słuchajcie, jedna opcja. Troszeczkę zmniejszymy sobie dźwięk naszej tutaj pani z naszej opcji dotyczącej nawigacji głosowej. Tak, tu jest głośność nawigacji głosowej. Dobra, zmienimy sobie może w ten sposób. Zobaczmy, czy dalej będziemy słyszeć w miarę. Dobrze, no my chyba mamy tutaj, więc musimy wycofać. To jest nasza przyczepka. No i słuchajcie, ruszamy dalej w kierunku Niemiec oczywiście. Także no już naprawdę zbliżamy się coraz bardziej. A coraz bardziej oddalamy się oczywiście od naszego kraju, naszej Polski. Bo już naprawdę w głąb po prostu zapuściliśmy się, słuchajcie, w tych Niemczech. Już w poprzednich odcinkach. No i cały czas kontynuujemy właśnie jazdę dotyczącą Niemiec. No i dzisiaj kolejne miasto, słuchajcie, do odkrycia. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No przyczepka naprawdę dosyć taka swoista, można powiedzieć, ale dużo mniejsza niż tam mieliśmy właśnie do wyboru. Dobra, tu jest okej, możemy wyjeżdżać. Dobra, no chyba słuchajcie, jest troszeczkę ciszej, jak coś to piszcie w komentarzach, jeżeli chodzi o tą nawigację. Mam nadzieję, że już nie będzie zakłócać tutaj Ania naszych, można powiedzieć, komentarzy i opowieści podczas przebywania właśnie w trasie. No słuchajcie, nasza firma zaczyna się powolutku rozwijać, tak jak widzicie. Mimo tego, że spłacamy ten olbrzymi kredyt,
No to na razie jesteśmy, słuchajcie, na plusie i oczywiście będziemy chcieli to zrobić w miarę szybko. Gdzieś tam jesteśmy w stanie zarabiać. No i miejmy nadzieję, że nasz tutaj pracownik, którego mamy oczywiście też, będzie już dawał radę. Naprawdę, słuchajcie, piękne, piękne drogi. To muszę przyznać, że naprawdę aż cała przyjemność, słuchajcie, podróżować tutaj po nich. To nie jest żadna autostrada. Naprawdę piękne. Owszem, jedziemy troszeczkę wolniej. Nie jedziemy tą stałą prędkością, bo tak jak widzicie, cały czas mamy tutaj albo jakieś skręty w prawo, w lewo. No ale naprawdę, słuchajcie, sama przyjemność. Sama przyjemność. No tutaj nasz samochodzik coś pod górę nie bardzo z tą przyczepą chce się rozpędzić. Dobrze, no słuchajcie, podróż dosyć daleka, 231 km jeszcze, także 4 godzinki podróży nas czekają. Tutaj oczywiście, no patrzymy na to paliwo, mamy 907 litrów, także słuchajcie, naprawdę jeszcze według tutaj wskaźnika, który mamy, możemy przejechać jeszcze 1840 km. Więc naprawdę to jest jeszcze dużo więcej niż oczywiście tutaj potrzebujemy. Także na tym jednym baku naprawdę udaje nam się jak na razie przejechać mnóstwo tych kilometrów. Więc naprawdę jestem z tego dosyć mocno zadowolony. No, wypatrujemy oczywiście gdzieś już tam naszego hotelu, bo prawdopodobnie będziemy potrzebowali troszeczkę odpocząć. Tak jak wiecie, może się to po prostu skończyć dla nas niepotrzebnym mandatem, czego staramy się oczywiście tutaj unikać. No i to jest to, czyli wyjechaliśmy niestety z tych naszych pięknych dróg właśnie na autostradę, można powiedzieć. Dobra, coś tam jest przy okazji, nawet nie wiem, czy to nie wykorzystamy, żeby po prostu odpocząć, mieć to z głowy i ruszać po prostu dalej bez problemu. Oczywiście to też wpływa na czas naszej dostawy, natomiast tak jak wiecie, dostaliśmy ostatnio karę właśnie za to spóźnienie się, więc no bardziej myślę, słuchajcie, tutaj trzeba zawsze sposiłkować to, co się bardziej opłaca. Jedziemy dalej. Zawsze można, słuchajcie, zrobić, i tak chyba będziemy musieli zacząć, czyli w momencie, kiedy będziemy w jakimś mieście, to zanim rozpoczniemy, słuchajcie, kolejny kurs, no to trzeba odpocząć, trzeba zatankować i wtedy możemy bez problemu ruszać w podróż. Tak jak widzicie, no szybciutko naprawdę nam to idzie, 184 km jeszcze do celu, więc tutaj mimo tego, że nie możemy bardziej przycisnąć, no zobaczmy, staramy się utrzymywać gdzieś między 80-85 km na godzinę. Dobra, jedziemy dalej. No na razie, słuchajcie, wszystko idzie po naszej myśli. Oj! No, zagapiłem się tutaj na prawą stronę i już byśmy mieli tutaj niezłą przygodę, niezłą kraksę. Dobra, czy my jesteśmy w stanie wyprzedzić to towarzystwo? Zobaczmy. No naprawdę, słuchajcie, tutaj manewry trzeba wykonywać po prostu niczym Ferrari w jakimś szybkim manewrze wyprzedzania. Bo tak jak widzieliście, nie mieliśmy szans w ogóle zmienić, można powiedzieć, pasa ruchu. Nie no, coś strasznie się rozpędzamy z tej górki. A tutaj jakiś nasz kolega. Oj, naprawdę porządnie wyglądał ten wypadek. A następnie zjedź w prawo. Dobra, tu będziemy odbijać, więc możemy już powolutku zmieniać pas. Zjedź w prawo. Dobra, trochę zwolnię, bo skręć w prawo. Naprawdę mamy dosyć tutaj taki moment, no można powiedzieć, wąski dla nas.
No dobra, słuchajcie, 138 km, czy 7 już zmieniło się w momencie, jak zacząłem o tym myśleć. Także naprawdę cały czas, słuchajcie, zbliżamy się do celu. Dobra, no tutaj trzeba przyhamować, bo nie wiadomo. Okej. No, mieliśmy co prawda widok w lusterku, ale czasami, słuchajcie, dla samego upewnienia się lepiej oczywiście spojrzeć. Dobra, to już lepiej wygląda ta sytuacja, możemy od razu włączyć się do ruchu. No i ruszamy dalej. Mamy to, słuchajcie, nasz kierowca zarobił 328 euro, także no, można powiedzieć, tutaj osiągnął nowy poziom, też jakaś ciekawa informacja, ciekawe co to oznacza. Czy on będzie, słuchajcie, zarabiał dla nas coraz więcej? Miejmy nadzieję, że tak jest. Na razie 36 400 euro, także no, na razie tutaj zarobki naszego drugiego kierowcy są, można powiedzieć, takie sobie. Zmęczenia jeszcze nie mamy, paliwko jest, także możemy spokojnie jeszcze ruszać do przodu. No i niestety, to 80 dzisiaj obowiązuje. Nie, przez cały czas utrudnia nam to troszeczkę zadanie, no ale nie, oczywiście my nie chcemy tutaj dostawać tych mandacików zupełnie niepotrzebnych. Mamy, że tak powiem, na kwestie wydatkowe zupełnie inne pomysły i lepsze potrzeby, więc tym bym się aż tak mocno nie przejmował, no ale oczywiście warto na to zwracać uwagę. Oj, oj, oj! Ależ mnie tutaj trącnęło na lewą stronę, no. Naprawdę. Trzeba bardziej uważać. Zaczął się kończyć pas. Nie wiem, jak to się stało, że ja tego nie zauważyłem. Gdzieś zapatrzyłem się na chwilę. Czasami tak jest, słuchajcie. No, oczywiście lepiej tego nie robić. Bo właśnie można wtedy skończyć mieć... Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Mieć problem tutaj, słuchajcie, z tym. Zjedź w prawo. No tak, tylko że tutaj jest niezły, niezły wypadek. No, nie wiem, czy nam się uda tutaj przebić. Jakoś przejechaliśmy tutaj. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. No, wykorzystaliśmy właśnie tą podpowiedź tutaj o tym dyferencjale i faktycznie to pomogło. Dobra, no dzięki temu możemy dalej jechać. No czasami, słuchajcie, tak jak widzieliście już wcześniej, czekają na nas takie różne przygody, różne blokady, których czasami po prostu nie da się ominąć, no ale będziemy oczywiście próbować, trzeba po prostu przejechać, no czekanie tutaj oczywiście nic nam by nie dało, nie byłoby szans na to, żebyśmy coś mogli ewentualnie tutaj wykombinować, więc czasami warto spróbować po prostu. Czy się nie da gdzieś tam boczkiem przepchnąć powoli. Zwolnij. No i oczywiście wtedy dozwolonej prędkości. Grzać do przodu. Dobra, musimy uważać. Uważać cały czas na tą prędkość. Ajajajajaj, cóż ja dzisiaj wyprawiam tutaj, słuchajcie. No, rozpędziliśmy się troszeczkę i obruszyło mnie na prawo ten słupek, słuchajcie, no naprawdę jakbym się zderzył po prostu z jakimś autem.
No oczywiście będzie to miało swoje konsekwencje chyba przy dostarczeniu niestety naszej dostawy, no ale zobaczymy, bądźmy dobrej myśli. Do przejechania jeszcze 60 km tego pierwszego zlecenia. Oczywiście ominęliśmy miasto, które gdzieś tam miałem nadzieję, że sobie odkryjemy, no ale najwyżej zrobimy to po prostu kolejnym razem, bo staramy się tutaj oczywiście jak najwięcej miast odkryć. No, dlaczego? Dlatego oczywiście, żeby w przyszłości było nam po prostu dużo, dużo łatwiej. Na razie, słuchajcie, no, zarabiamy tyle, ile zarabiamy. Zobaczymy, ile, słuchajcie, odcinków upłynie, zanim dojdziemy do sytuacji, kiedy będziemy mieć na przykład flotę 100 aut, na przykład, słuchajcie, no i wtedy sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało w zarobkach. Możemy wtedy oczywiście bardziej dbać o wygląd naszych aut, żeby się po prostu wyróżniały, wyróżniały się na drodze, że nawet jeżeli będziemy gdzieś mijać naszą ciężarówkę, to będzie wiadomo właśnie, że to jest prędkości. Że to jest to. Dobra. No tutaj trzeba uważać, niestety, bo bardzo często mieliśmy już taką sytuację, że gdzieś ten samochód policyjny krążył za nami. No i wtedy oczywiście był z tym mały kłopot. No tutaj z górki naprawdę, jak widzicie, to bardzo łatwo się rozpędzić. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No praktycznie, słuchajcie, gazu nie używam. Tylko cały czas na hamulcu schodzimy tutaj. Dobra, co tu jest? Jakaś brameczka? Nie, światełka. Dobra, ustawimy się tutaj obok kolegi z drewnem. No, my będziemy mieć dużo lepszą prędkość. Nie musimy się rozpędzać. Dobra, i kolejne światełka. O, jakiego mamy dzisiaj farta, słuchajcie, no już drugie światła pod rząd i praktycznie nie musieliśmy hamować, tylko bez problemu się przebiliśmy tutaj. No i chyba się zbliżamy do celu, 14 km, no i kolejne miasto tutaj czeka na odkrycie. Trochę więcej teraz pokręcimy się, słuchajcie, po tym mieście. Czyli tak, skorzystamy na pewno z hotelu. Paliwka jeszcze mamy sporo. Zwolnij. Ale oczywiście też możemy zobaczyć, też możemy zatankować, zobaczyć, jak to wygląda. Jedź prosto. Oczywiście poodkrywamy różne tutaj miejsca, bo tak jak widzimy, mamy tutaj dwa znaki zapytania, słuchajcie, w bremie, więc warto tutaj coś zobaczyć. Dobra, zmienimy już sobie tutaj pas na lewą. Gdzieś tam na końcu będziemy skręcać właśnie w lewo. Dobra. No, jeszcze nie widziałem, żeby nam się wyświetliła ta informacja, że odkryliśmy miasto, no ale okej. Może ona się po prostu pojawi za jakiś moment. No i słuchajcie, naprawdę dojść do tej drugiej ciężarówki, jak widzicie, wcale nie jest tak łatwo. Jak wzięliśmy sobie kredycik, no to oczywiście wszystko poszło łatwo, pięknie. Natomiast już teraz tak gładziutko nie jest. Na rondzie zjedź trzecim Dobra, zjazdem. Dobra, tutaj musimy uważać. Dobra, jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej. Patrzymy na prawo. Zjedź z ronda. W porządku. Dobrze, i po prawej stronie będzie nasza firma, gdzie musimy zostawić Jedź właśnie prosto. Tą dostawę. No, mam nadzieję, że słuchajcie, mocno po kieszeni nie dostaniemy za te nasze przygody na drodze, których dzisiaj, nie wiem, wyjątkowo nie brakuje. No ale cóż, czasami tak jest.
Po prostu nie wiem, na coś się zapatrzyłem, słuchajcie, i wtedy straciłem kontrolę nad tym, co się tam dzieje. Nie, no to nie tutaj. Jeszcze dalej. Ale tam mieliśmy... Nie, no właśnie. Znajdę nową trasę. Nie, no słuchajcie, to nie tak. Skręć w prawo. Tutaj powinniśmy skręcić. Wybieramy moc expa, zawsze się przyda. No i jestem ciekawy, słuchajcie, ile to dzisiaj dostaniemy tej kary finansowej, naprawdę. Nie mamy szczęścia do tego, żeby oczywiście tej kary nie dostać. No dobra, teraz trzeba tutaj trochę mocniej nawywijać, bo nie mamy tutaj za wiele możliwości do zawrotu. Trzeba to będzie zrobić na raz. Dobra, powolutku, powolutku, powolutku. No i teraz możemy się ustawiać. Okej. Dobra, i wycofamy teraz. Kamera górna. I cofamy. Dobra, to trzeba trochę wyrównać ją. Dobra, mamy to. Kolejny ładunek dostarczony, słuchajcie. 244, zużyte paliwo 120. Poziom czwarty, nie, poziom piąty teraz będziemy robić. No dobra, ale już nie jesteśmy tutaj, słuchajcie, jakimś nowicjuszem, tylko entuzjasta, proszę bardzo. Okej. Dobra, to dostaliśmy. Dostaliśmy jakąś karę? Nie, nie widać tutaj żadnej kary. No to w porządku. Czyli chyba uszkodziliśmy bardziej naszą maszynę. No i kolejne punkty. Słuchajcie. Kolejne punkty. Dobra, co my wzięliśmy tutaj teraz? Co to jest? Zobaczmy. Czwarta, klasa piąta. Toksyczne i zakaźne substancje. Także no, naprawdę już będziemy mogli tutaj ciekawe rzeczy przewinąć. Ej, jak to się stało? Jeszcze raz. Chyba nam nie zastosowało tego. Dobra, o, teraz powinno być lepiej. Od teraz możesz kupować własne naczepy i ulepszać je lub malować, aby pasowały do twojej ciężarówki. Twoje naczepy mogą być przechowywane w wybranych garażach, mogą być wykorzystywane przez twoich kierowców do zwiększania zysków. Aby zarządzać swoimi naczepami, skorzystaj z menadżera naczep. Dobra, słuchajcie, zanim ruszymy dalej, bo tutaj oczywiście mamy historię postępu, więc tutaj idziemy jak burza. Natomiast zarządzaj kierowcami. Właśnie, zobaczmy, jak to wygląda. No, $846 dziennie, także no, można powiedzieć, nie jest to jakiś szał ciał. Dobrze, stawka podstawowa 376 euro. Dostawa plus za kilometr. Ok. No, można powiedzieć, że na razie to słabiutko wygląda. No ale cóż, tak to, słuchajcie, jest. Ulepszenia ciężarówek. No tutaj jeszcze naprawdę nie możemy za bardzo szaleć, kochani. Cały czas, słuchajcie, tutaj walczymy. Walczymy o to, żeby było jak najlepiej. Więc na razie mamy to, słuchajcie, czyli zysk z ostatnich 7 dni, zobaczmy, 57 702 euro, także nie jest źle.
No dobrze, słuchajcie, mamy to zrobione. Co tu mamy? Doświadczenie online. Należy pamiętać, że wrażenia z gry mogą ulec zmianie podczas gry online. Zaleca się nadzór rodzicielski, kiedy jesteś online, bądź miły i szanuj innych kierowców ciężarowych, aby doświadczenie było przyjemne i optymalne dla wszystkich. Dobra, to sobie sprawdzimy, słuchajcie, w którymś tam odcineczku. Dobra, na razie zobaczmy, jak to wygląda. Brema. No, tutaj już byśmy się zbliżali wtedy do... zbliżali się do Holandii, tylko tak jak pamiętacie, zanim przyjmiemy, słuchajcie, nowe zlecenie, to pokręcimy się tutaj troszeczkę. Pozwiedzamy sobie to miasto, odpoczniemy trochę. No i oczywiście wrócimy, żeby zająć się jakimś ładunkiem, który będziemy mogli przewieźć oczywiście. No i to jest ta chyba druga naczepa, także ona jest, słuchajcie, naprawdę, jak widzicie, dosyć hardkorowa tutaj. Dobra, pokręcimy się troszeczkę po mieście. Mamy tutaj dwa elementy do odkrycia, takie dwa znaczki zapytania, więc na pewno tam bym chciał zajrzeć. No już bez przyczepy, to my, słuchajcie, jedziemy tym samochodem bardzo, bardzo szybko. Musimy korzystać tutaj z tych... Okej, może najpierw w lewo. W lewo pojedziemy. I później najwyżej zawrócimy. Dobra, czyli tutaj mamy dealera Duffa. Okej. No w sumie mogliśmy wykorzystać. Wykorzystać to miejsce i sobie tutaj po prostu wykręcić. Dobra, i dzięki temu będziemy mogli zawrócić i pojechać dalej. Dobra, i zobaczymy zaraz, co jeszcze tutaj mamy do odkrycia. No oczywiście, słuchajcie, będziemy szukać teraz już takich, można powiedzieć, droższych dostaw, no bo przecież te kwestie dotyczące, naszego doświadczenia, no to już powinno naprawdę dawać troszeczkę. No i oczywiście będziemy sobie poznawali te firmy, na to też oczywiście warto zwrócić uwagę. Wiemy, co przewoziliśmy przed chwilą, warto sobie oczywiście gdzieś te firmy też poodwiedzać, zobaczyć. Później też będziemy mogli chyba korzystać właśnie z ofert z tego rynku. Dobra, tutaj sobie zjedziemy odpocząć. Aha, tutaj nie zjedziemy odpocząć. Byśmy musieli kupić ten garaż. No. Dobra, także jedziemy dalej. Udało się w miarę czmychnąć tutaj. Dobra, czyli jedziemy jeszcze do tej kolejnej przecznicy i wtedy dopiero będziemy sobie odbijali w lewo. Tam już powinniśmy móc bez problemu skorzystać, czyli po prostu nie możemy jeździć tam, gdzie jest jeszcze ten dom. Sygnatura tego domku, to wtedy wiadomo, że to jest po prostu garaż do kupienia, a na razie naprawdę nie mamy aż tyle pieniążków, żeby
oczywiście móc to zrobić. No nie wiem, coś nam nie wyszło tutaj z tym parkowaniem. Dobra, odpoczęliśmy sobie. Przy okazji nasz... Aha, no zobaczcie, spłacono w sumie 5700 euro rat pożyczkowych. Także no naprawdę, słuchajcie, widać, że ten kredyt zaczyna nam tutaj troszkę doskwierać. Także ruszamy, słuchajcie, zarabiać pieniądze. Bo będzie za chwilkę krucho po prostu z tymi naszymi funduszami. No tak jak widzicie, mimo tego, że kierowca zarabia jeden, drugi, no to naprawdę zaczynaliśmy z kwotą 36 tysięcy dzisiejszy odcinek. No oczywiście zarobiliśmy na to, żeby spłacić ten kredyt, no ale za wiele nam się tutaj nie ruszyło do góry. Dobrze, ja spróbuję pojechać, słuchajcie, do tego znacznika takiego żółto-czerwonego. Zobaczymy, co tam jest do dyspozycji, do przewozu. No, jeszcze tam mamy. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Troszeczkę dalej. Musielibyśmy wyjechać z miasta, no ale oczywiście zobaczymy, właśnie, może nam się trafi, słuchajcie, jakiś fajny ADR-ek z dużą kwotą za zlecenie. Dobrze, miasto odkryte, więc słuchajcie, no oczywiście będziemy się starali na razie po prostu nie wydawać niepotrzebnie kasy, bo nie wiem, co nas spotka odnośnie tego kredytu. Dobra, zobaczmy, co jest tutaj. Co możemy tutaj zdziałać, słuchajcie. O! No to niedobrze, czyli tutaj jeszcze nic nie ma. Dobra, spróbujemy stąd wyjechać. Nie no! Słuchajcie, co ja wyprawiam? Strasznie dzisiaj rozrabiam. Już mamy 3% uszkodzenia auta. Trzeba po prostu trochę bardziej uważać. Dobra, to szkoda, bo po prostu niepotrzebnie straciliśmy czas. A nic nie uzyskaliśmy. Dobra, zobaczmy, słuchajcie. Ale nie chciałbym mieć uszkodzonego auta. Przy okazji sprawdzimy w ogóle, jak to działa.
Konserwacja, proszę bardzo. Naprawa 1600 będzie nas ta przygoda kosztowała. No cóż. Dobra, no i ruszamy po nasze zlecenie, bo za chwilę będziemy mieć z tym po prostu problem. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Tak, my tutaj przywoziliśmy, więc zawsze staram się, słuchajcie, też zajrzeć po prostu do jakiejś innej firmy. To też nie jest wcale taki głupi pomysł, żeby po prostu sprawdzać, a nuż, słuchajcie, w innej firmie będzie jakieś lepsze zlecenie. Cały czas oczywiście staramy się, słuchajcie, zbliżać do tego zachodniego wybrzeża, można tak się wyrazić, Europy. No i miejmy nadzieję, że oczywiście będzie nam dane gdzieś tam dalej ruszać. Dobra, i zobaczmy, słuchajcie, co w tej firmie słychać, co tutaj możemy przewieźć. Tak, tutaj mamy jedną tylko opcję. No dobrze, chyba ją wybierzemy, aczkolwiek nie jest jakaś mocno płatna, no ale ruszamy dzięki temu do Hamburga. Dobra, przyjmujemy to zlecenie. Do roboty, mówi Ania. No to bierzemy się do roboty. Dobra, już postarajmy się dzisiaj nie rozbijać tego naszego auta. Naprawiliśmy, został samochodzik serwisowany i starajmy się na razie, żeby tak to właśnie było. Okej, ruszaj. Dobra. Przyczepka gotowa i możemy startować. Słuchajcie, 130 km, także nieduży odcinek, więc możliwe, że też to jest właśnie przyczyna tak niedużej kwoty, jaką otrzymujemy za to zlecenie. Dobra, tutaj się troszeczkę trzeba będzie nagimnastykować. Skręć w lewo. Ta jest wolna, ta też. Dobra. No nie było źle. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Puszcza nas, tylko tamten się rozpędził. Dobra, naprawdę ta uprzejmość bardzo mi się podoba. Dobra, na razie paliwko jest. Przygotuj się do skrętu w prawo. Jeszcze się akurat tym nie musimy tak mocno martwić. Skręć w prawo. Dalej. Nie no i znowu to samo, słuchajcie, no zapatrzyłem się na ten samochód, który jechał przed momentem. No naprawdę, jakoś dzisiaj, słuchajcie, idzie wszystko pod górę, jak na razie przynajmniej. Znowu by było to samo. Dobra. Dobra, i ruszamy. Właśnie, takie rzeczy byśmy chcieli przewozić.
Trzymaj się na pewno, słuchajcie, to są takie chyba najdroższe, właśnie tutaj dostawy. Skręć w prawo. Będziemy w nocy jechać. Już jest późno, ale jeszcze naprawdę słońce mocno daje. No dobra, słuchajcie, i zaczynamy się rozpędzać. 100 km troszeczkę ponad do zrobienia jeszcze w tym odcineczku. No na razie, słuchajcie, gorzej z tymi zarobkami, bo no tutaj naprawdę już zeszliśmy poniżej tego, co mieliśmy na początku, więc można powiedzieć, że troszeczkę więcej wydajemy niż zarabiamy, co oczywiście nie jest dobrym efektem, no ale nie mamy innego wyboru. Będziemy oczywiście też musieli już niedługo tankować, więc zobaczymy, ile tutaj nam zejdzie tej kwoty. Spędzi mnie nawet, żeby to zrobić teraz, bo zbliżamy się, mamy taką stację po drodze, więc też nie widzę tutaj powodów, dla którego na przykład mielibyśmy tego nie zrobić. Spróbujmy, słuchajcie, miejmy to już za sobą. Wiem, że mamy tutaj 1500, jeszcze możemy bez problemu na tym paliwie zrobić, ale też oczywiście potraktujmy to jako swoiste sprawdzenie, po prostu jakie to są koszty i czy my faktycznie się w tych kosztach po prostu pozamykamy. Też 18. No, jak widzicie, to też nie są małe pieniądze. No, zmieściło nam się za 777 tego paliwa. Dobra, jedziemy. Co się stało? Tak, żeśmy zarwali nowej trasy. Nie wiem, słuchajcie, coś naprawdę. Jedź prosto. W dzisiejszym odcineczku rozrabiam. Powiem wam szczerze, że ciężko się połapać. Bo oczywiście mamy tutaj do dyspozycji informacje dotyczące czasu. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Dobra, zobaczmy, 40 km, także naprawdę bardzo, bardzo krótka ta trasa.
Troszeczkę zarobimy, no mamy już ten nasz samochód naprawdę mocno zatankowany, czyli teraz no przez jakiś dłuższy czas nie będziemy musieli w ogóle korzystać tak naprawdę z naszych stacji benzynowych, tylko realizować po prostu nasze zlecenia, no i miejmy nadzieję, że szybciutko nam się oczywiście ta kwota zwróci. Miejmy nadzieję, słuchajcie, że nie doprowadzimy do bankructwa, bo oczywiście oznaczałoby to nasz koniec. No ale faktycznie, tak jak widzicie, jeżeli trafiają się jakieś koszty dodatkowe, plus kredyt, plus pracownik, plus te jego koszty też, bo tam mieliśmy taką jedną sytuację, że musieliśmy po prostu dopłacić do niego za ten pusty przejazd. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. No to oczywiście wygląda to wtedy trochę inaczej. Okej. Tak właśnie coś mi nie pasowało. Czyli jechaliśmy sobie na światłach postojowych. I może to właśnie spowodowało, że dostaliśmy mandat. Skręć w lewo. Jedyne co trzeba przyznać, słuchajcie, że mamy dzisiaj farcika z tymi światełkami zielonymi, naprawdę. O, jeszcze tutaj przy okazji odkryjemy coś od razu po drodze. No niestety nie stać nas w tej chwili, żeby w ogóle myśleć o nowej ciężarówce, naprawdę. Musielibyśmy mieć tutaj, nie wiem, ze 150 tysięcy może na koncie, żeby tak bezpiecznie to zrobić. Ale oczywiście powolutku będziemy sobie pewne elementy tutaj robili. Także kolejne miasto, kochani, na naszej liście Hamburg, kolejne miasto, które udało nam się odkryć właśnie w przygodzie w ETS 2. No i za chwileczkę zobaczymy, czy tutaj to miasto będzie miało dla nas dużo tajemnic do odkrycia, bo oczywiście będziemy musieli to zrobić. Dobra, ruszamy. Możemy sobie zrobić rundkę po mieście z tym ładunkiem. Tutaj jak widzicie mamy dwa znaki zapytania. Pierwszy mamy tutaj, więc sobie skręcimy. Zaraz nas tutaj Ania przekieruje. I jak sobie pojedziemy właśnie tą drogą do końca, to wtedy bez problemu odkryjemy kolejny znacznik. Znajdziemy inną trasę. Co tu jest? Iveco! Iveco. Dobrze, zajedźmy tylko na... Chociaż nie, dobrze, ja to będę sprawdzał w necie, bo... przydałoby się, słuchajcie, sprawdzić, już mamy trochę tych dealerów odkrytych. Bo może się okazać, że jest jakiś, który po prostu ma dużo tańsze te auta. I wtedy po prostu będziemy mogli troszeczkę szybciej dojść do momentu, kiedy Trzymaj tych kierowców mamy więcej, aczkolwiek... Skręć w lewo. Aczkolwiek jak widzicie, to no, ich zarobki są na razie, na początku zawsze takie jakieś marne. Nie, miejmy nadzieję, że to się oczywiście z czasem będzie zmieniać. Tutaj odkryliśmy kolejny element, czyli agencja jest odkryta. W porządku. Jedź prosto. No i zbliżamy się już do naszego celu. Oczywiście w każdym mieście możemy sobie kupić garaż. Przygotuj się do skrętu w prawo. Także naprawdę, słuchajcie, nie wiem ile to będzie odcinków, żebyśmy naprawdę mieli na przykład garaż w każdym mieście.
No, trochę nam to zajmie czasu. Dobra, dotarliśmy do celu, także odbijamy do firmy i zostawiamy naszą przyczepkę. Oczywiście max expat, tutaj 90 teraz, proszę bardzo. Także nie jest nieźle. Za większe manewry dostajemy po prostu więcej tych expów i oczywiście wtedy możemy myśleć. Dobra, też już wiem, dlaczego tych expów jest tutaj więcej. Trochę tutaj podjazd na ten parking jest taki, można powiedzieć, różny. Dobra, teraz musimy to szybciutko zrobić. No i nie wiem, czy nam to tak wyjdzie. No nie. Teraz będzie łatwiej. Oj. Trochę się za mocno przesunęliśmy tutaj. Teraz powinno być dobrze. Dobra, mamy to. Dobra, żadnych kar. Słuchajcie, dodatkowe tutaj punkty do naszego poziomu. No i słuchajcie, no cóż, kończymy ten odcinek, słuchajcie, z kwotą 36 871 euro. No, mam nadzieję, słuchajcie, że odcineczek wam się podobał. Co prawda, tak jak mówię, no nie wiem, czy ta choroba, czy coś powoduje, że miałem dzisiaj dużo kłopotów z poruszaniem się i faktycznie troszeczkę mieliśmy tutaj przygód na drodze, co nas po prostu trochę kosztowało. Możemy sobie podejrzeć jeszcze tutaj naszego pracownika. Cóż on tutaj robi? Karma dla zwierząt, Poznań. Dobrze, czyli za 2 godziny by kończył to zlecenie. Przejechany dystans 1868 km. No, coś tam zyskujemy, także średni, natomiast tak jak widzicie, poziom mu się podniósł, więc przy okazji również podnosi się również kwota, jaką dla nas zarabia, więc nam to oczywiście pasuje. Dobrze, zobaczmy sobie jeszcze jedną rzecz tak na koniec. Tu jest katalog, a czy możemy gdzieś przejść do... czekajcie, dilerzy ciężarówek. Dobra, zobaczmy w ogóle. No tak, kupić online jeszcze nie możemy. Jeszcze jesteśmy za słabi. No nic, dobra, trzeba będzie po prostu do tych garaży pozaglądać i zobaczyć, czy nie mam racji, czyli że trafimy po prostu na jakieś auto, które jest tańsze. No pewnie nie będzie zachwycać osiągami, no ale może się tak uda, że po prostu nasz pracownik będzie wtedy zarabiał, no bo jednak słuchajcie, zawsze ten tysiączek więcej to jest naprawdę dużo dla nas. No dobrze, kochani, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Facebooka, Twitcha, Instagrama i TikToka, a ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam was do udziału w kolejnym odcinku, w odcinku numer 8 z serii ETS 2 na kanale Dark Owen. Dzięki dzisiaj za to, że byliście, dzięki za uwagę, no i do zobaczenia. Trzymajcie się, hej! Dark Owen. Gaming. World.